Temat tygodnia. Dzień dobry, tu Łukasz Lipiński. Witam w kolejnym odcinku podcastu Tygodnika Polityka Temat tygodnia. A w tym tygodniu tematów było co niemiara, ale jednym z takich najistotniejszych były różne rzeczy dotyczące energetyki, zamrożenia cen energii dla odbiorców, a zdaniem posłów PiS-u nawet afery wiatrakowej. Żeby rozwikłać te wszystkie zawiłości, poprosiłem, żeby dzisiaj był z nami analityk Polityki Insight Robert Tomaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Robert Tomaszewski jest analitykiem Polityki Insight, firmy związanej z polityką, która jest centrum analitycznym przeznaczonym dla ludzi z biznesu, z polityki i z dyplomacji, a dzisiaj podzieli się swoją wiedzą z nami. Zacznę może od takich absolutnie podstawowych informacji. Ustawa o zamrożeniu cen energii została już uchwalona przez Sejm. Dzisiaj się zajmie nią Senat. Rozmawiamy w piątek w okolicach południa. Na jakich warunkach i dla kogo te ceny pozostaną zamrożone? Jak to wygląda? Ten projekt, który wyszedł już z Sejmu do Senatu, zakłada zamrożenie cen energii elektrycznej, gazu oraz zamrożenie wzrostów cen ciepła w pierwszych 6 miesiącach przyszłego roku, 2024, na bardzo podobnych zasadach, które obowiązują obecnie. Te grupy odbiorców, które będą mogły skorzystać z tych przywilejów, to przede wszystkim oczywiście gospodarstwa domowe, które będą łapały się, jeżeli chodzi o mrożenie cen energii elektrycznej, gazu oraz ciepła, jeżeli są podłączone do sieci ciepłowniczych, bo tylko takie właśnie ciepło systemowe jest objęte rządowym mrożeniem. Te ceny się nie zmienią, będą zamrożone na obecnym poziomie, zarówno jeżeli chodzi w przypadku cen prądu, komponent energii elektrycznej i komponent dystrybucyjny pozostanie niezmienny. To, co się zmieniło w trakcie przygotowań w trakcie prac nad tą ustawą w Sejmie, to włączenie małych i średnich firm oraz rolników do tej grupy, która będzie objęta również ceną maksymalną energii elektrycznej. W tym projekcie, bardzo kontrowersyjnym skądinąd z innych powodów, więc ta informacja nieczęsto przebijała się na pierwsze miejsca w różnego rodzaju mediach. W tym pierwszym projekcie, który został złożony przez Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę, nie było małych i średnich firm, nie było tego zamrożenia cen właśnie dla nich, ale w trakcie prac komisji tutaj, szczególnie mocno oczywiście PiS się domagał tego, żeby ta grupa została uwzględniona, ale też PSL taki argument podniósł, więc również małe i średnie firmy będą mogły w przyszłym roku korzystać z tej maksymalnej ceny, czyli 693 zł za megawattogodzinę netto. Tutaj tylko oczywiście krótki komentarz z mojej strony. Ceny energii, które są obecnie na giełdzie, na rynku terminowym i rynku spot, są grubo poniżej tego poziomu, więc de facto ten poziom nie jest bardzo istotny. On się może opłacić na przykład tym podmiotom, które pozawierały wcześniej kontrakty na mniej korzystnych warunkach, bo one będą mogły się na tej cenie łapać. Ale ci odbiorcy, którzy kupowali energię albo się już umawiali ze swoimi sprzedawcami na nowe umowy na kolejny rok, pod koniec roku, to już raczej wiele na tym nie zyskają. PiS mówi, że to rozwiązanie przygotowane przez nową sejmową koalicję jest dużo mniej korzystne od tego, co zaproponowała ta partia, czy w zasadzie jej rząd. Na czym polega ta różnica? O czym my tutaj rozmawiamy? Tutaj najważniejszym argumentem jest to, że to jest tylko na 6 miesięcy i tu PiS argumentuje, biorąc do ręki projekt rządowy, który został zgłoszony wcześniej przez dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego, że oni w swojej ustawie proponowali rozszerzenie tego zamrożenia ceny na całe 12 miesięcy. Logika po stronie autorów projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi była taka, żeby dać czas na działanie rynku, zobaczyć, co się wydarzy z cenami nośników energii w kolejnych miesiącach, dopiero wtedy podejmować decyzję o tym, co się będzie działo w drugiej połowie roku. Oczywiście z punktu widzenia takiego przewidywania, ile ja zapłacę za prąd, za gaz i za ciepło w przyszłym roku, lepiej byłoby, gdybym wiedział już od razu, że dany mechanizm będzie obowiązywał dłużej niż krócej, no bo to zawsze jest, daje więcej pewności, ale z drugiej strony jesteśmy też w takim momencie rynkowym, jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej, nie tylko ceny energii elektrycznej, ale w ogóle nośników, ceny surowców, w którym no, należy bardzo przyglądać się temu, co się będzie działo. Tutaj na przykład abstrahując od prądu, gazu, bardzo dobrym przykładem jest ropa, która gwałtownie tanieje na światowych rynkach, mimo że OPEC+, czyli ten kartel państw największych producentów ropy na świecie, na czele z Arabią Saudyjską i Rosją, zapowiada przedłużenie na kolejny kwartał 2024 roku cięć w wydobyciu ropy, co teoretycznie powinno sugerować rynkowi wzrosty tych cen. Ale ponieważ sytuacja makroświatowej gospodarki jest na tyle krucha, te dane, które dochodzą do nas szczególnie z Chin, są na tyle pesymistyczne, że te ceny spadają. To samo się dzieje na rynku gazu. Mieliśmy końcówkę listopada i chłodny początek grudnia, więc zużycie gazu w Europie powinno być wysokie i jest wysokie, ale ponieważ mamy bardzo mocno zapełnione magazyny gazu, a przemysł też nie potrzebuje go tyle, ile w poprzednich latach, więc te ceny są również niskie. To powiedziawszy, lepiej jest chyba spojrzeć na to, co się będzie działo na rynku surowców z taką krótką perspektywą i zastanowić się, co dalej, jakiego rodzaju mechanizmy powinny później obowiązywać, żeby najlepiej chronić odbiorców, niż od razu umawiać się na to, żeby wprowadzać bardzo kosztowne rozwiązanie, które ostatecznie może być no, po prostu skrajnie nieefektywne, jeżeli chodzi o ochronę Polaków przed wzrostem cen energii. A może wyjaśnij nam jedną rzecz, bo tutaj dla takiego przeciętnego konsumenta to jest niejasne, bo z jednej strony mówisz, że ceny tych różnych nośników energii, właśnie chociażby ze względu na sytuację gospodarczą, w ostatnim czasie maleją, no z drugiej strony te taryfy, które dały firmy energetyczne do zatwierdzenia regulatorom, były z kolei wyższe i mówiło się o tym, że bez tego zamrożenia cen, bez tej regulacji te ceny by wzrosły dla przeciętnego odbiorcy o być może nawet jakieś 100 zł miesięcznie. W końcu te ceny rosną czy maleją? Jak to wygląda? Te ceny oczywiście w stosunku do tego, co płacimy obecnie, bez zamrożenia one by radykalnie wzrosły. No i to oczywiście wynika z tego, że my obserwujemy od kilkunastu miesięcy marsz w dół wszystkich możliwych nośników energii, cen ropy, cen węgla na światowych rynkach, cen gazu i również oczywiście cen energii. To mimo to te pułapy, na których my się obecnie znajdujemy, one są cały czas znacząco powyżej tych poziomów, które obowiązywały na rynkach przed rozpoczęciem się kryzysu energetycznego. Więc z tego właśnie wynikają te skoki, o których możemy przeczytać w mediach, co by się właśnie wydarzyło, gdybyśmy tych cen w jakiś sposób nie zamrozili, czy ich nie schłodzili, jak to jest teraz popularne mówić. Więc rzeczywiście stąd pomysł, żeby przedłużyć jakiś rodzaj formy ochrony, jest jak najbardziej racjonalny. Tak? To znaczy nie chcielibyśmy po prostu mieć do czynienia z szokiem społecznym w postaci 70% wzrostu cen prądu, który, no, tak jak wspomniałeś tutaj dokładnie, to by skutkowało tym, że ten średni rachunek miesięczny wzrósłby około 100 zł dla przeciętnej rodziny. To jest potężne obciążenie, byłoby dla całego społeczeństwa, ale też dla gospodarki, więc przestrzeń na interwencję jest i powinno się ją wdrożyć. Natomiast co będzie potem, no to jest już oczywiście znak zapytania, więc tutaj oczywiście musimy poczekać. My też, i to też o tym zapominamy trochę, znajdujemy się w tym momencie, w którym Europa naprawdę praktycznie wyzwoliła się od tych węglowodorów z Rosji. Że o ile ta ropa na przykład jeszcze w dużych ilościach wpływa jeszcze na kontynent w nielegalny sposób poprzez pośredników, kraje trzecie, to jeżeli chodzi o gaz, tutaj jesteśmy praktycznie już niezależni poza drobnymi wojankami na Bałkanach w postaci takich krajów jak Austria czy Węgry. Natomiast tutaj nasza potencjał takiego szantażu czy skoków cen nośników energii wynikający na przykład z sytuacji geopolitycznej jest znacząco niższy, więc my też powinniśmy troszeczkę patrzeć w tą przyszłość w sposób jaśniejszy, bo mniej czynników może nas zaskoczyć. Oczywiście one mogą się pojawić, to jest tutaj wyobraźnia może naprawdę podsunąć bardzo wiele negatywnych scenariuszy na czele z wysadzaniem gazociągów, ale nie wchodząc już w te szczegóły, to co jest kluczowe, znaczy jesteśmy w sytuacji, w której stabilizujemy się, wyszliśmy z kryzysu energetycznego de facto i wchodzimy w taki okres nowej stabilności, która jeszcze nie do końca pokazała, gdzie są te widełki, w jakich widełkach będziemy się tak naprawdę jeszcze poruszać. Więc wchodzimy i teraz sprawdzamy, czy ten lód się pod nami po prostu nie załamie. Ja jeszcze zapytam o drugą stronę równania, no bo mrożenie cen nie odbywa się w ten sposób, że ktoś coś mrozi, tylko po prostu my musimy do tych cen dopłacać z budżetu, czyli z naszych podatków, które płacimy. Ile nas to będzie kosztowało? Ile kosztowało do tej pory? Niektórzy tacy bardziej liberalni ekonomiści mówią, że w nieskończoność tego mechanizmu nie da się utrzymać, bo on jest jednak bardzo kosztowny. Zdecydowanie tak. Ten rachunek za dotychczasowe mrożenie cen energii, on był bardzo dużo, znaczy sięgał kilkudziesięciu miliardów złotych, około 50-60 miliardów. Jeżeli patrzymy szeroko za obecny rok, biorąc pod uwagę ceny gazu, energii elektrycznej i ciepła, więc to są ogromne rachunki, które poniósł budżet. Ten nowy mechanizm, który ma zostać wdrożony w ramach projektu Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi, on ma kosztować 16,5 miliarda złotych. No i tutaj oczywiście wymyślono, żeby przerzucić ten koszt z budżetu na firmy, które wydobywają gaz w Polsce i wydobywały go w roku 2022. No i tu jest oczywiście jedyny podmiot, który się kwalifikuje na tę listę, jest to Orlen, który po przyjęciu PGNiG-u rzeczywiście ten gaz w tym roku wydobywał. Orlen już płaci taki rachunek, płaci taką daninę za rok 2023 właśnie od wydobycia gazu. Dlaczego od wydobycia gazu? Bo my wydobywamy, o czym często też się zapomina, około 4 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego w kraju. To jest bardzo, bardzo tani gaz, który potem jest sprzedawany normalnie na rynku. A ponieważ ceny tego surowca w roku 2022 były rekordowe, najwyższe w historii, to również i zysk Orlenu wówczas był najwyższy. No i spółka nie została objęta tak zwanym domiarem, czyli właśnie tym podatkiem od nadzwyczajnych zysków, jeżeli chodzi o spółki węglowodorowe za rok 2022, została objęta za rok 2023, zapłaciła go, ale tutaj ta kalkulacja polityczna była właśnie taka, że lepiej jest obciążyć tą jedną spółkę, której się udało uciec, największą w kraju, przed tą daniną, niż finanse publiczne, o których stanie tak naprawdę nowa ekipa też jeszcze zbyt wiele wiedzieć nie może, bo nie objęła ministerstw, bo nie zna dokładnie wszystkich szczegółów, nie wie, jak ten budżet jest poukładany. Więc to jest takie bardzo asekuracyjne podejście. Ono wywołało ogromne emocje, bo z jednej strony oczywiście PiS zaczął krzyczeć, że nowa większość sejmowa chce dobić polskiego czempiona. Daniel Obajtek, prezes Orlenu, wysłał taki buńczuczny list do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby przyjrzał się tej ustawie. Nie wezwał tam co prawda głowy państwa do zawetowania tej ustawy, ale treść tego listu wskazywała, że takie rozwiązanie najbardziej by go uszczęśliwiło. Natomiast pojawiły się też oczywiście głosy niezadowolenia ze strony inwestorów, którzy zobaczyli, że kurs giełdowy Orlenu pikuje, to też ich nie do końca uszczęśliwiło, ale wydaje się, że w tej trudnej sytuacji politycznej, w jakiej przychodzi nowej większości sejmowej obejmować władzę w Polsce, jest to rozwiązanie na pewno bezpieczniejsze niż powiedzenie sobie, że na pewno budżet to może wytrzymać i możemy sobie pozwolić na każdy mechanizm, który teraz będzie chronił z jednej strony Polaków, ale obciążał finanse publiczne. Warto pamiętać, że około 90% tej sumy, czyli z tych 16,5 miliarda złotych, właśnie ma sfinansować podatek od wydobycia gazu sprzedanego od października 2021 roku do końca 2022 właśnie przez spółki, które go wydobywały w Polsce. Więc to obciąży Orlen. Jak rozumiem, ten projekt pisowski nie miał wskazanych źródeł finansowania, więc obciążyłby budżet, prawda? Tak to by było. Ten projekt rządowy. Dokładnie tak. No dobrze, to wracając do tego projektu, to co zostało uchwalone dotyczy zamrożenia cen energii różnego rodzaju. Natomiast w pierwotnej wersji ten projekt miał być szerszy i przy tej okazji politycy tej nowej koalicji chcieli załatwić kilka innych spraw, a przede wszystkim sprawę uwolnienia możliwości budowania wiatraków w Polsce. No z tego się zrobiło coś, co PiS nazwał aferą wiatrakową, oskarżył Koalicję Obywatelską o to, że ulega lobbystom, że nie wiadomo kto tą ustawę pisał. Czy mamy do czynienia z aferą wiatrakową? Tego oczywiście bym w ten sposób nie nazwał. To jest raczej sytuacja, w której nowa większość sejmowa nie do końca potrafiła wytłumaczyć swoich intencji. Czemu w projekcie, którego celem było zamrożenie cen nośników energii na kolejne miesiące 2024 roku, znalazły się również przepisy dotyczące farm wiatrowych i handlu energią na towarowej giełdzie energii. Próby tłumaczeń pojawiły się dopiero później, kiedy już tak naprawdę mleko się rozlało i afera zaczęła być obmieniana przez wszystkie przypadki, przez nową konserwatywną opozycję. Więc tutaj rzeczywiście nie odrobiono pewnej lekcji komunikacyjno-PR-owej, żeby sprzedać ten projekt jako jedną całość. Na poziomie takim politycznym on się oczywiście bronił pod tym względem, że założono, że ustawa, której na pewno nie zawetuje głowa państwa, prezydent Andrzej Duda, w niej właśnie powinny się również znaleźć te rozwiązania, z którymi szliśmy do wyborów jako partie nowej rządowej koalicji, czyli na przykład liberalizacja przepisów dotyczących budowy wiatraków, tak żeby móc w przyszłości produkować więcej, taniej energii. I to się wtedy broniło, ale w momencie, w którym ten projekt został opublikowany, kiedy trafił 28 listopada do Sejmu, okazało się, że tych bomb, które były w nim poukrywane, też takich bomb interpretacyjnych, nawet nierealnych, tylko takich, które zaczęły wybuchać i ani Trzecia Droga, ani Koalicja Obywatelska nie były w stanie ich w przekonujący sposób wytłumaczyć, o co chodzi w konkretnych przepisach. To pokazało, że rzeczywiście nie zapanowano nad tym całym procesem przygotowania tej ustawy. No i tak jak my żeśmy obserwowali te przygotowania i pisanie tego projektu, to można powiedzieć, że on stopniowo chudł, tak? Te założenia, które były wyjściowe, one były stopniowo ograniczane, coraz bardziej zmniejszano ich ambicje. W ogóle początkowo zakładano, jeszcze abstrahując od wiatraków, wzrost cen energii dla samych gospodarstw domowych o stopień inflacji z 2022 roku. Właśnie po to, żeby troszeczkę podnieść te ceny, żeby urealnić trochę tą cenę prądu, którą płacimy. To byłby niewielki wzrost na rachunkach, ale on już by jakby wskazywał, że też dążymy do tego, żeby koszt zamrożenia nie był aż tak wysoki, i jednocześnie przygotowujemy odbiorców na ostateczne rozmrożenie, które kiedyś i tak będzie musiało przyjść. Więc to a propos zamrożenia cen. Natomiast jeżeli chodzi o wiatraki, to tutaj rzeczywiście włożono pomysły, które przygotowywało zaplecze eksperckie Koalicji Obywatelskiej. Połączono je z projektem Polski 2050, projektem ustawy, który został złożony przez Paulinę Henning-Kloskę w listopadzie 2022 roku, i który zakładał tą regułę akustyczną, jeżeli chodzi o budowę farm wiatrowych. I tutaj rzeczywiście nowa koalicja poległa na wytłumaczeniu, dlaczego te 300 metrów jest konieczne, a PiS wykorzystał to, żeby przekonać odbiorców, media, opinię publiczną do tego, że tutaj nowa większość sejmowa chce budować te wiatraki na naszych gankach tak naprawdę i jeszcze wywłaszczać ziemię po to, żeby móc te farmy wiatrowe budować, co jest kompletną bzdurą. To nie wynikało w ogóle z tych przepisów, ale ponieważ wykorzystano pewien zapis, który można w bardzo taki mglisty sposób zinterpretować, to już posłużyło do tego, żeby zbudować całą narrację, że tak naprawdę ten niemiecki wiatrak zaraz tu nam wywłaszczy naszą polską ziemię i tak naprawdę skorzystają na tym tylko i wyłącznie niemieckie koncerny, a polski Orlen zostanie jeszcze do tego dobity. Więc to było bardzo zręczne, No i ta burza była na tyle silna, no, że zdecydowano się na ograniczenie zasięgu tej ustawy tylko i wyłącznie do cen prądu. Ustawa po odchudzeniu przestała być takim workiem treningowym dla PiS-u, ale nie zmienia to faktu, że no, to była wpadka, tak, na poziomie i politycznym, i komunikacyjnym, i też legislacyjnym, bo przepisy były, można było je po prostu przygotować lepiej, z lepszą taką konsultacją, bardziej otwartą, no ale wygrała logika polityczna, tak? To znaczy musimy to zrobić szybko, musimy to zrobić tak, żeby to prezydent podpisał i nie mógł tego zawetować, no i to przegrało. No, po raz kolejny przypomina to słynną zasadę, że pośpiech jest skazany jedynie przy łapaniu pcheł. Na koniec, bo zbliżamy się już do końca, zapytam Cię o to, czy kiedyś się nad tym zastanawiałeś, znaczy skąd wynika ten strach przed wiatrakami? Znaczy żyjemy w kraju, w którym energetyka doprowadza do tego, że jesteśmy taką czerwoną plamą na mapie emisji europejskich, że tak naprawdę różnego rodzaju źródła energii, przede wszystkim te węglowe, nas po prostu trują. Znaczy w powietrzu mamy pełno substancji, które nam szkodzą. O tym nie mówi się prawie nic, natomiast emocje rozpala to, w jakiej odległości, od czego i czy będzie się budowało wiatraki. To chyba nie ma za dużo wspólnego z rzeczywistością. Strach przed wiatrakami nie jest czymś typowo polskim. To oczywiście występuje również w innych krajach, w których tego rodzaju technologia prowadzi szybką ekspansję. U nas to się akurat pojawiło w czasie, gdy PiS przejmował władzę w 2015 roku, potrafił skanalizować tą emocję, która się pojawiła na poziomie lokalnym, właśnie tego sprzeciwu wobec szybkiej ekspansji wiatraków, bo to był też moment i te lata poprzednie, przed rokiem 2015, kiedy rzeczywiście tej energetyki wiatrowej nam bardzo szybko przybywało, ona szybko zmieniała krajobrazy. Pojawiało się wiele mitów wokół tej technologii, no i oczywiście obaw związanych z tym, że czy to nie doprowadzi do tego, że wartość mojego gruntu spadnie, że przecież ja tutaj takiego wiatraka nie chcę, a co z tymi dźwiękami, prawda? Więc to był taki realny strach, który nie został nigdzie skanalizowany, nigdzie nie dało się go wyartykułować na poziomie krajowym, a PiS potrafiło to wykorzystać do tego, żeby zamrozić tak naprawdę rozwój branży i postawić się w roli obrońcy tych wspólnot rolników, lokalnych społeczności, które poczuły się dotknięte właśnie tą technologią. Tutaj kluczem jest chyba to, żeby najważniejszym, bo tego strachu, jego się nie da przełamać. Tutaj ten argument, że potrzebujemy czystej, taniej energii, jest słuszny, ale my go lubimy słuchać w Warszawie, prawda? Bo ten wiatrak nam tutaj nie wyrośnie na balkonie w bloku czy w kamienicy. Natomiast ta opowieść z poziomu regionalnego jest zupełnie inna i ta wrażliwość tam też może być zupełnie inna. Więc tutaj kluczem do jakby przywrócenia wiatrakom tego słusznego miejsca w polskiej transformacji, bo potrzebujemy ich, bo każda kilowatogodzina energii z wiatru to jest energia, której nie musimy spalić w węglu, nie musimy tego paliwa importować, czy gazu z innych krajów, więc korzystamy na tym. Natomiast to, co jest kluczem tutaj, to jest pokazanie tym lokalnym społecznościom, że one też mogą na tym bezpośrednio zyskać. Ta ustawa, którą przygotowała Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga, ona zakładała podatek od farm wiatrowych na rzecz właśnie lokalnych społeczności, co było bardzo dobrym rozwiązaniem, moim zdaniem, żeby właśnie pokazać bezpośrednio tym ludziom, którzy będą żyli obok tych kolosów, bo te nowoczesne technologie sprawiają, że te wiatraki są coraz wyższe i masywniejsze, że oni mogą rzeczywiście finansowo na tym przede wszystkim skorzystać. Nie tylko w postaci właśnie tego, że mamy czystszy prąd, czystszą energię i czystsze powietrze, ale też, że to i sobie ten wiatrak, ten inwestor w postaci tego funduszu zagranicznego sobie zarobił na tym świetną marżę, ale ja jako ten lokalny człowiek, który musi żyć koło tego, też coś z tego mam. I tutaj na tym trzeba się skupić, żeby rozbroić do końca tą minę i żeby ona nie była ponownie uzbrojona, bo to, co się wydarzyło przez ostatnie tygodnie i to, co jest najgroźniejsze z tej całej afery wiatrakowej, o której rozmawiamy, to jest właśnie to, że ona może obrzydzić Polakom transformację, że ona może obrzydzić Polakom inwestowanie w farmy wiatrowe, ale też inne technologie odnawialne. Właśnie dlatego, że Albo ktoś chce na mnie zarobić, albo to są jacyś Niemcy, którzy przyjdą i mnie wywłaszczą, albo że inne właśnie jakieś ciemne siły za tym stoją, bo to ten strach bardzo łatwo znowu wzbudzić. I żeby to przełamać, trzeba pokazać, że to nie jest nie tylko generalnie dobre, ale że też możecie na tym skorzystać, jeżeli mieszkacie obok tego, jesteście członkami społeczności, wokół których tego rodzaju inwestycje powstają. W sumie rzeczywiście te fundusze to dobry pomysł, żeby się te wiatraki jakoś dokładały też do lokalnych społeczności, chociaż ja chyba zostanę przy swoim. Ja z balkonów swojego domu widzę dwie węglowe elektrociepłownie i naprawdę ich kominy i naprawdę zamiast tych kominów wolałbym oglądać wiatraki. No ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Moim gościem był Robert Tomaszewski, analityk do spraw energetycznych z Polityki Insight. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja już zapraszam Państwa na kolejny podcast Tygodnika Polityka, temat tygodnia. Jak zwykle za tydzień. Dziękuję i do usłyszenia. Cieszymy się, że słuchasz naszych podcastów. Powstają one m.in. dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do grona naszych subskrybentów, aby słuchać tekstów z Polityki w wersji audio oraz mieć pełny dostęp do Tygodnika i jego wydań specjalnych. Szczegóły na polityka.pl.